jeżeli nawet te to jest inny czas, ta wybranka, ten ton. Tak jest, tak jest, tak jest. Więc ciężko się dziwić, że tak, czy ta wiedza się tak nie rozszerza, kiedy nawet takie najbardziej flagowe starki, Dewa jest ateistą i tak dalej, i w każdej książce jest kolejnym dominowaniem takiego religijnego sposobu myślenia, a u nas po prostu potwierdza niejako to myślenie o chodzimy. Ja jeszcze tutaj dołożę do tego jedną z przyczyn, bo akurat pisałem na temat korzeni współczesnego panteonizmu, czy w ogóle czy historii kreacjonizmu w Polsce i tak dawno, nie mogę właśnie książka ma się okazać, czy tam rozdział historii kreacjonizmu w Polsce będzie. I ja bym tutaj jeszcze rzucił jedną rzecz. Do nas kreacjonizm w tej współczesnej postaci przyszedł ze Stanów, z Zachodu. Za tak zwanej komuny tego u nas nie było w ogóle. Nie było niczego. Takiego, tylko że byliśmy świadkowie Jehowy czasami, ale oni rzadko byli traktowani w tym wszystkim poważnie. To było zjawisko sensacyjne, prawda? Takich kreacjonistów było bardzo mało. W pewnym momencie otworzyły się granice, prawda, upadł mur, tak dalej. Polska się otworzyła. Myśmy przeżyli krótki okres głębokiej fascynacji wszystkim, co było zachodnie. A zwłaszcza amerykańskie było najmłodniejsze. Były nawet epizody, czy epizody, nie wiem, w restauracjach, w fast foodach, które się pierwsze otwierały, prawda, jakieś matematy i tak dalej, wypadało urodziny wyprawki. Co dzisiaj po prostu jest troszeczkę nie tak, ale tak wtedy tak wtedy troszeczkę funkcjonowało. Pojawiła się też kwestia takiej mody. To było tam coś, wow, to jest amerykańskie, to jest super. Czy część społeczeństwa nie rozformowała takie coś jak moda? Natomiast jest jeszcze jedna kwestia. Rewolucja jest, powiedzmy, przyjęta przez tak zwane establishment do głowy, prawda? To jest obowiązujący dyskurs. Młody człowiek często przychodzi przez okres buntu i w tym momencie będzie się buntował przez coś specjalne. Często. Czasami trafia tak, jeżeli do tego dołożymy bardzo słabą edukację, miłość do terroryzmu, jakichś takich rzeczy, idzie prosto. Jest bardzo łatwo. My na przykład, też jako biolodzy, rzadko robimy przeprowadzane kampanie promocyjne. Bo my nie działamy w sferze PR. My się bawimy ewolucją, my prowadzimy badania, ale to są konkretne dane. Ja mam 200 węży zmierzonych, prawda, na każdym wężu jest jakaś tam czaszka pomierzona, jak na się dystansu, to wychodzi 5-10 tysięcy pomiarów. Ktoś bada ptaki, ktoś bada ssaki. Setki różnych danych, parametrów, które później są analizowane z tego prawda, statystyczne. Tak naprawdę nie na to jest nudne później, że ja się powiedzam, że patrz, P równe 0,001, nie? Wow, jest, wyszło, nie jest zgodność statystyczna na tym poziomie. Super, nie? Kogo ta działalność popularyzatora standardyzacji? Tak, spokojnie. Ale my nie jesteśmy kształceni do tego, do takiej popularyzacji. Nie jest to naszym jakby takim głównym, powinno być. Powinniśmy się umieć tym dzielić, ale nie mieliśmy na to zawsze jest czas, nie każdy ma na to zdolność. Ta grupa karota jest, chce to robić, ale też nie można robić wszystkiego w tym momencie. My większą uwagę przykładamy na prowadzenie badań i posłuchanie do przodu, jak tego wózka. Kreacjoniści naturalnie prowadzą, kreacjoniści prowadzą kampanię marketingową. I są w tym świetni. Wyciąganiu słówek zerwanych z kontekstu, a potem jak to? Głódko wieją, że emocja nie zachodzi, prawda? Po czym czytasz całość Gulpa i mówi, że niektórzy mogą powiedzieć, że emocja nie zachodzi. I tak się działa. Ja chciałbym taką propozycję Państwu złożyć, żebyście przemianowali swoje nazwy swojego towarzystwa. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów na Polskie Stowarzyszenie Ludzi Myślących. To jest znacznie szersza perspektywa, dlatego że problemem to jest chyba największym współczesnym, to jest to, że ludzie sobie w ogóle nie myślą, czy ta ewolucja jest, czy jej nie ma. Po prostu jest im to zupełnie obojętne. Kompletnie. Żyją w świecie zdarzeń takich codziennych, praca dom. I właściwie ich to w ogóle nie interesuje. Mimo jakiegoś tam rozpropagowania tego, że spotkanie się dzisiaj odbywa, to poza samym towarzystwem i gospodarzami. Nie widzimy tutaj ludzi z ulicy tak naprawdę.
Tu się, panie profesorze, kryje w tym pewna groźba. Mianowicie w całym polskim społeczeństwie nie spotka pan nikogo, kto nie uważa się za myślącego. I wie pan, żeby wszyscy chcieli wstąpić do naszego stowarzyszenia i w gruncie rzeczy znikniemy w tłumie. My, naprawdę myślący, logicznie. Także to jest ryzyko. To jest taki pewien paradoks. My stoimy kulturą, cywilizacją, gdzie jeszcze wiedza nigdy wcześniej nie była tak łatwo dostępna. Jest wszędzie, po prostu wystarczy po to osiągnąć, są książki dostępne dla każdego, są materiały w internecie, i też nie na tej kanwie, tą sposobnością, wypracowaliśmy chyba najbardziej ukrywający do tego. Jak tylko się da. Funkcjonujemy jako światem, to jest wypadek, funkcjonujemy światem. Reklam krótkich wiadomości tekstowych, zero pamięci, to jest skutek przemian ustrojowych. Młodzi ludzie wyjechali za granicę, a starzy już nie chcą się uczyć. Ja bym była ostrożna z takimi określeniami, najgłupsza jak to tylko możliwe. Nie pamiętam konkretnie teraz nazwiska niestety, ale dla mnie ten problem niejako nie istnieje.
tego względu, że pierwszy grupą znowu to jest kilka tysięcy, nie wiem, 10 tysięcy w całej Polsce, po drugie dużo część to są naprawdę osoby wykształcone. Trzeba przyznać, jeżeli chodzi o Polskę, to naprawdę powinniśmy być w pewnym sensie naprawdę wykształconych, to przymów mamy. To jest jedna z najbardziej wykształconych grup w tym odcinku, ja czy też w większości religijnych. I bardziej próbować właśnie podejść w ten sposób, czyli pół jadomowy pokój wiemy, a nie nic więcej, bo to jest maksimum, które można uzyskać w dyskusjach z nimi. Nawet można zapraszać do tego typu debaty, bo ja przynajmniej znam takie osoby, które mogłyby występować tutaj jako poplecznicy religii. Mimo tego, że są muzułmanami. Więc wydaje mi się, że nie powodają paranoje. Ja rozumiem kwestię imigrantów, w sensie Arabii i tak dalej, tak dalej. Tutaj nie mam, nie mam odpowiedzi. Ale jeżeli mówimy o Polsce, to na ten moment w ciągu kilkudziesięciu lat nic się specjalnie nie zmieni. Moim zdaniem przynajmniej. Nie ma komentarzy żadnych publikacji. Chciałam szybko dodać, że zadałam to pytanie ze względu na to, że usłyszałam, że właśnie jakiś czas temu, że do szkół ma być jako jakaś opcja wprowadzona, nie wiem, czy to był chwilowy po okazji jakiegoś posła, czy co to był jakiś happening, właśnie kreacjonizm, taki jak jest uczony w Ameryce, wersja biologii kreacjonistycznej, takiej ewolucyjnej. To rzeczywiście zagrała tam. Były takie próby. Najważniejsze to było w 2006, kiedy Mirosław Orzechowski udzielił taką wiceministra edukacji, swoje prawa. Jeżeli ktoś ma 100 alternatyw, a jeżeli ma jedną drogę przedstawioną, to te dziecko, mając 100 alternatyw, jest dosyć wysokie prawdopodobieństwo, że wybierze tą wartościową. Jeżeli oczywiście jest w stanie je zrozumieć. I dlatego dla mnie to super, co się dowiedziałem, że tutaj są właśnie prowadzone warsztaty z dziećmi. Tak jak mówiłem, ten wykład leciutko go przeformatować jest naprawdę rewelacyjny, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby ukształtować z miliony małych niekreacjonistów, ewolucjonistów. Tylko chodzi o to, żeby te dzieci miały świadomość, że coś takiego istnieje i w razie czego były w stanie skonfrontować w świadomy sposób ewolucjonizm, nieważne jaką bzdurą wymyślono przez powiedzmy, czy tam tych inteligentnych projektów, czy kreacjonistów. I niestety ta praca, właśnie ciężka praca, co tu jest robiona, to jest... Ona jest najbardziej wartościowa. Ona zaprocentuje za 5, 10, 20, 100. Kontynuując wątek kreacjonizmu w szkole. Tak mówię, nagrodzą skandal wyłącznika do religii. To, że to jest inna wersja, jak ktoś tam stworzył jako legendę, która bardzo mocno zmodernizowana, często przedstawiana, to jest jeszcze biedny. Ale tak mówię na przykład zadania dla uczniów w stylu. Udowodnić, że człowiek nie mógł powstać od małpy, ani małpa od człowieka. To są... Polskie powiedzmy.
ja chciałem dodać, jakby tutaj przyjechał jakiś do Wrocławia, cudotwór satem, ozdrowiciel, co 20 ludzi ożywił z Afryki, to by ta sala pękała szwach niestety, tak to wygląda. No. By tu na schodach wszyscy siedzieli. Stadion jest. Stadion. No właśnie. Tak, że to niestety są takie jakby te nasze atawizmy. No. Przekorzenie, bo to jest teraz na przykład w mediach, nie? W mediach, wierzę, że to mówię. Czy chodzi o jakieś Boszowo? Nie ma tu takiego, nie jest. No jak skłania do takich rzeczy, no ja pamiętam, że dawno temu na przykład taki program Sobot. I ogólnie to popularny, nie wiem, jak jest program jakiś raz. Jak byłem dosyć młody, no to jeszcze nie było, jeszcze był komunizm, to nie było jeszcze jakby za dużo, za dużo ilości. Mało ilość informacji. W związku z tym, jak były konkursy szopenowskie, no to ja widziałam też, jak w górach jest to też pieniądze klasyczną, jak dzisiaj mówiłem. Widziałam, że zwykli ludzie po prostu dyskutują, czy to jakiś taksówkarz, czy to jakiś na wozu, do miasta, czy to jakiś w garnki. No dyskutują, a to wykonanie było lepsze, a to było gorsze. Czyli to po prostu jest kwestia tego, co się promuje, prawda? To nie jest kwestia tego, że to masz taki ludzi. No, to też były dwa programy wtedy. Trzeba zrobić jakiś bardzo szoł, datami szoł. Nie wiem, co się stało. Nie, myślę, że to jest jednak przemysł i jednak media postarają się wciągnąć taki najtańszy. Decyzji administracyjnych, za pomocą których nałożyli kary na konkretne telewizje. A kolejna rzecz, porównaj jedynkę, znaczy ogólnie całą stan z telewizji polskiej, BBC. I koniec. I wiesz, i to jest w tym momencie cała myśl edukacyjna BBC. I jeszcze to, co mówiliście kilka lat temu, pamiętacie, była telewizja edukacyjna w ramach drugiego programu. Przecież to kolejny przykład. Kiedyś mój brat potrzebował tutaj się właśnie znaleźć się w Warszawie, pojechać na, wziąć udział w jakimś tam programie, tam koło fortuny, czy tam wyraźnie. 200 osób tam czekało właśnie, żeby się odbywały te testy. I czekaliśmy, stoimy i tam ludzie tam tak słyszę, ktoś przychodzi, nie mam pojęcia, kto to jest. Znowu ktoś przychodzi, to jakieś w ogóle ludzie tam, nie wiem, z tych różnych telenowel, tam nieważne. Ja widzę na przykład bohatera, właśnie wielkiego człowieka, laboratorium. A co się stało? Cisza, facet sobie przeszedł, w ogóle nikt nie zauważył. To jest to, co się da do tłumaczenia.